Witam serdecznie. Jesteśmy teraz na otwarciu sklepu Biotech USA w Białymstoku, w galerii Zielone Wzgórza. Z nami jest Małgorzata. Cześć. Małgorzata zajęła srebrny medal w Hongkongu, tak? Na Arnoldzie. Jest to bardzo prestiżowe zawody fitness i kulturystyki ogólnoświatowe. Powiem szczerze, że to jest jedyna mi znana Polka, która zajęła w Arnoldzie, prawda? Drugie miejsce. Gosiu, powiedz, jak wrażenie może być? No nie spodziewałam się jeszcze. Hongkong, mam tam dość duży sentyment z tego względu, po pierwsze, że zajęłam tam drugie miejsce, po drugie, że miałam zaszczyt wrzucić tam dłoń samemu Arnoldowi. Także bardziej chyba się cieszyłam z tego, że mogłam mówić coś mógł, niż z tego srebrnego medalu. Także wróciłam z mega, mega pozytywnym wrażeniem. A jak wrażenia, jak zobaczyłaś Arnolda, czyli legendy kulturystyki, jeżeli chodzi o te zawody? Zamarłam, szczerze mówiąc zamarłam, bo pracowałam na scenie i Arnold przychodził, miał życzenie wejść na scenę i każdej z nas przycisnąć dłoń. Nie wiedziałam, co zrobić i akurat był tak, że on przechodził obok, stał przede mną i wiedziałam, że mnie zasłonił, żeby miała z nim zdjęcia i poprosiłam, żeby się odwrócił do aparatu. W tym momencie on tylko zrobił jeden gest, no i trener zrobił mi zdjęcie, także mam uprawione w ramce, obok statuetka. No. A może kiedy udostępnisz takie zdjęcie? Bo ja by nie widziałam na Facebooku. Czy... Mam na Facebooku, masz? Mam, tak, tak. I na Instagramie, co ja jakiś czas sobie wrzucam. Także udało się. Przejrzymy. Powiedz Gosiu, korzystając z tego, że jesteś w Białymstoku, chciałbym się Ciebie zapytać odnośnie pozowania, prawda? Wiem, że pozowanie na scenie i ogólnie prezencja na scenie jest bardzo ważna. Najważniejsza. Jest najważniejsza zdecydowanie i słuchaj, trzeba w tej dziedzinie być perfekcyjnym. To, że zdobyłaś tyle tytułów i w tak prestiżowych zawodach, samo przez się mówi, że osiągnęłaś ten bardzo wysoki level. Opowiedz tutaj dla naszych słuchaczy i widzów, co jest najważniejsze. Pozowanie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sporty serwetkowe. Czy to jest bikini, czy to będzie wellness, czy model, czy nawet męska sylwetka, bądź kulturystyka. Jeżeli nie musi się zaprezentować na scenie, cała nasza forma może iść na marne i to każdy bikini dobrze o tym wie. Bikini pozowanie jest na pierwszym miejscu, tak? Jeżeli nie mamy pozować, to nie wychodzimy na sceny po prostu. Ja też nie urodziłam się ze szpilkami na stopach, po prostu kilka lat doświadczeń, kilkadziesiąt startów, kilkaset godzin na starce, no to jednak zrobiły swoje, że teraz czuję się jak ryba w wodzie na scenie i dużo lepiej po prostu wychodzi pozowanie. I w pozowaniu chodzi o to, żeby nie pozować, jeżeli chodzi o bikini fitness, tylko się wyglądać bardzo naturalnie. Sędzia czy taki widz nie może widzieć, że się spinamy na scenie, musi wyglądać bardzo naturalnie, kobieco. No nie możemy po prostu stać jak w kulturystyce i widać, że napinamy sobie mięśnie, tylko jest to bardzo trudna sztuka. I teraz tam przygotowuję kilkadziesiąt dziewczyn do zawodów. Prowadzę teraz kursy, też warty, czy też indywidualnie. Co jest dla mnie bardzo miłe, że przyjeżdżają dziewczyny z całej Polski i nie tylko, także z Europy, po to, żeby się u mnie szkolić. Więc myślę, że chyba dobrze mnie w tym idzie. A powiedz Gosiu, jeżeli jakaś dziewczyna na przykład z Białegostoku by chciała pobrać u Ciebie jakieś nauki, żebyś dla niej pokazała, przecież tak jak podkreślałaś, to jest najważniejsze, prawda? Słuchaj, to jak ona może to zrobić? Czy ma się odzywać do Ciebie bezpośrednio na Facebooku, czy masz jakieś inne źródło zapisów na dane kursy albo na indywidualne lekcje? Do mnie na Facebooku można napisać sobie po prostu prywatne wiadomości, na Instagramie, może tam wysłać maila, ma maila podobnego na Facebooku i umawiamy się wtedy. Czasami, że jestem właśnie w mieście, to wczoraj przyjechałam przed Białogostoku, czy też miałam lekcję indywidualną w Maniac Gym. Dziewczyna chciała się troszeczkę poszkolić, to skorzystam z tego, że jestem w Białymstoku. No i na takiej lekcji zaczynamy od początku, od zera, czyli po pierwsze od prawej postawy, od wyprostowanej sylwetki, zaczynamy od chodzenia na szpilkach. Czasami jest to wiele godzin chodzenia, zanim przejdziemy dalej. Jak już dziewczyna się dobrze porusza, wtedy przechodzimy do obowiązkowych, do przejść, do walkingu, do prezencji indywidualnej, uśmiechu, stroju, butów, rozera. Także jest to temat rzeka generalnie. Słuchaj, a powiedz mi, ty kompleksowo także i trenujesz osobno, czy
jakby nie robisz indywidualnych zajęć, jeżeli by chciał ktoś się na przykład odchudzić albo nawet wystartować w zawodach. Nie przygotowuję dziewczyn, jeżeli chodzi o tą suplementację, treningi. Ja się tym zajmuję, po prostu mam bardzo dużo chętne dziewczyny do pozowania i głównie tym się zajmuję. Czyli głównie jakby pozowanie. Tak, pozowanie, prezencja sceniczna jak najbardziej. To no, wiele godzin, codziennie mam kilkanaście dziewczyn. To już po prostu brakuje czasu. Tak, i już nie mam czasu na prowadzenie prezencji scenicznej, czuję się jak ryba w wodzie. Dobrze. Dziękuję ślicznie. Jakbyście mieli jakieś pytania ewentualnie do Gosi, to też możecie zostawiać komentarze pod tym filmem. Gosia oczywiście postara się odpowiedzieć na te pytania w miarę możliwości, więc zapraszam do oglądania naszego kanału, subskrybowania i do polubienia profilu Gosi. Do zobaczenia. Dzięki.